Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację nowej funkcji, która pojawiła się w najnowszym systemie macOS, a która to funkcja umożliwia nam wysyłanie wiadomości e-mail z opóźnieniem. Podobna funkcja pojawiła się w systemie iOS, ale jest ona niestety zbugowana, źle działa, nie jesteśmy w stanie z VoiceOverem z niej skorzystać, dlatego pojawiły się też Wasze pytania, a czy to działa w systemie macOS? I ja odpowiadam, tak, działa. A jak działa? Sami zobaczcie. Zaczynamy od przełączenia się na aplikację Mail. Mamy otwartą aplikację Poczta i w tym momencie jesteśmy w jednej ze skrzynek pocztowych. Co musimy zrobić, aby wysłać wiadomość z opóźnieniem? Przede wszystkim najpierw musimy mieć wiadomość, czyli naciskam Command N jak nowa wiadomość. Wpiszę sobie adres, niech to będzie j.witek@icloud.com. Temat wpiszmy sobie wiadomość testowa. Tak, żebyśmy wiedzieli, z której to godziny, to porównajmy sobie zegar. 18.57, 18 lutego. 18.57, więc wpiszmy sobie z GOTS 19.00. Oczywiście treść możemy sobie wpisywać, co tam chcemy. Ja tutaj mam jakąś stopkę wpisaną. Więc generalnie mamy wiadomość gotową i w tym momencie chcemy ją po prostu zaplanować do późniejszej wysyłki. Co więc robimy w tej sytuacji? W tej sytuacji korzystamy z opcji szybkiej nawigacji i przesuwamy się w lewo, czyli voice over strzałka w lewo. Osadzony Witek Piotr do pasek narzędzi. Aż wejdziemy na pasek narzędzi. Wchodzimy z nim w interakcję. I pierwszą pozycją jest grupa wyślij. Z nią również wchodzimy w interakcję i w środku znajdziemy dwie pozycje. Pierwsza to wyślij przycisk. Jeśli go klikniemy, to nasza wiadomość od razu zostanie wysłana, ale jeśli przejdziemy sobie, korzystając z szybkiej nawigacji w prawo, to wejdziemy na przycisk. Zaplanuj wysyłkę wiadomości, przycisk menu. Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Ja go aktywuję w tym momencie. Rozwija nam się lista i mamy tutaj dostępnych kilka opcji. Wyślij teraz. Wyślij teraz, czyli natychmiast. Wyślij dziś wieczorem, 21.00. Wyślij wieczorem o 21.00. Wyślij jutro, 8.00. Jutro, 8.00. Wyślij w poniedziałek, 8.00. Wyślij w poniedziałek, teraz jest sobota wieczór. Wyślij później wielokropek. Albo wyślij później, więc ja chcę sobie zaplanować wysyłkę, więc klikam wyślij później. I w tym momencie otwiera mi się taki typowy kreator, jak na przykład w kalendarzu, z wyborem daty i godziny. Przełączam się między tymi pozycjami, korzystając z szybkiej nawigacji i wchodząc w interakcję z poszczególnymi pozycjami, czyli tu mam godzinę 18.59 i datę dzisiejszą, więc wchodzę w interakcję z godziną. Zmieniam na 0 minut, godzinę 18 na 19, ok. Daję zaplanuj przycisk i w tym momencie moja wiadomość została wysłana. Jest to dość proste, ja tutaj dużo mówiłem, więc w tym momencie może po prostu zobaczcie, jak to wygląda w praktyce, gdy też na bieżąco nie będę komentował tego, co się dzieje. Nowa wiadomość, adresowanie. Poczta ma nowe okno. Kolejna wiadomość. Taki byłby tytuł. Mogę oczywiście teraz iść sobie w prawo, coś tam wpisać w treści wiadomości, ale ja już idę sobie na pasek narzędzi. Wchodzę w interakcję, klikam zaplanuj wysyłkę, wybieram zaplanuj później, wyślij później, no mamy już godzinę 19, więc damy sobie w tym momencie od razu 2 minuty i dajemy zaplanuj. I słyszycie ten odgłos wysyłanej wiadomości, czyli wiadomości wyfrunęły. Sprawdźmy przynajmniej, czy ta pierwsza wyleciała. Miała ona wyjść o godzinie 19. Mamy 19.00, więc ja klikam sobie skrót do skrzynki wysłane wiadomości. Wszystkie wysłane. Wiadomość testowa z godziny 19.00. No to zobaczmy, czy dotarła do adresata. Idę do skrzynki
którą na adres, której wysyłałem wiadomość. Witek Piotr, iOS 16, wypełniając sieci ciepła. A, jeszcze nie ma wiadomości. Czyli coś długo idzie, możemy sobie sprawdzić. Pobierz całą nową pocztę. Witek Piotr, iOS 16, wypełniając sieci ciepła 21. Ale jeszcze nie ma, to może, żeby podziałać. O. Nowa wiadomość, archiwizuj. Zobaczmy, czy wiadomości już wpadła. Witek Piotr, iOS 16, wypełniając sieci ciepła. Coś wolno sobie iCloud radzi dzisiaj z... Pokaż listę skrzynek. Zobaczmy skrzynki w takim razie. Przychodzące iCloud. Wszystkie wysłane, zwinięte. Przychodzące iCloud. I synchronizujmy. Nowa skrzynka, usuń z ulubioną, eksportuj skrzynkę. Wymasz usunięty, wymasz pod, pracuj, synchronizuj cloud. Przychodzące iCloud. Jak się synchronizuje, to powinna być już. Nieprzeczytane, nieczytanych, 35. Wiadomości, tabela, Witek Piotr, iOS 16, wypełniając sieci ciepła. Witek Piotr, KCU Edlama, Witek Piotr, iOS 16. No ciągle nie ma, więc ciągle musimy poczekać, a ja w międzyczasie zobaczę w wysłanych, czy tutaj mamy... Witek Piotr, kolejna wiadomość, 19. Kolejną wiadomość, czyli już dwie wiadomości wyszły. Witek Piotr, wiadomość testowa z godzina 19.00, 19.00. Obie powinny już być na skrzynce, a... Wiadomości, tabela, Witek Piotr, wiadomość, Witek Piotr. Mamy, dotarły, dobra, chwilę to trwało. Witek Piotr, wiadomość testowa z godzina 19.00, 19.00. Zobaczcie, wiadomość testowa z godziny 19.00 i godzina wysłania 19.00. Jeszcze raz? Wiadomość testowa z godziny 19.00, 19.00. Okej, okay, a druga, kolejna wiadomość miała być wysłana o 19.02. Witek Piotr, kolejna wiadomość 19.02. I wysłana o godzinie 19.02. Jak więc widzicie, całość jest banalnie prosta, łatwa i oczywiście w pełni dostępna do obsługi z VoiceOverem. Tak więc zachęcam do testów, do zabawy, no i oczywiście też do polubienia tego odcinka i do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja ze swojej strony dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne vlogi z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.